Opis. Poziom 756 to zbiór 8 małych wysp, które unoszą się nad zamgloną pustką. Niezliczne dęby rozsiane są po trawiastych równinach, które tworzą wyspy. Centralna wyspa jest nie większa niż blok mieszkalny, jest otoczona 7 mniejszymi wyspami, które są z kolei połączone mostami linowymi. Mosty te wyglądają, jakby były przyczepione do głównej wyspy, jak szprychy w kole od roweru. Nie wiadomo, co jest na końcu mgły, ani czy w oddali znajdują się inne wyspy. Nigdy owych wysp nie widziano. Powtarzająca się zniekształcona melodia fortepianu, która jest słyszalna, nieustannie gra cały czas na całym obszarze poziomu, lecz wędrowcy donoszą, że ta melodia ich uspokaja. Wędrowcy, którzy weszli na ten poziom, opisali to doświadczenie jako relaksujące i melancholijne. Powiadali, że wszystkie myśli i wspomnienia z ich prywatnego życia znikają, ponieważ przytaczało ich poczucie, jakby byli tylko kroplą w morzu życia. Przebywając na tym poziomie, odczuwali także dziwne uczucie spokoju. Poziom pozbawiony jest bytów, za wyjątkiem jednej krowy, która przebywa na centralnej wyspie. Krowa zdaje się zauważać ludzi, którzy wchodzą na poziom, spoglądając na nich od czasu do czasu, ale nie wchodzi z nimi w interakcję. Nigdy nie widziano krowy odchodzącej z tej pozycji, której normalnie stoi, nie wiadomo, czy kiedykolwiek jadła lub piła. Wędrowcy donoszą, że nawiązaniu kontaktu fizycznego z krową zwiększa emocjonalne skutki poziomu i po dotknięciu jej odczuwa się głęboki smutek. Wejścia i wyjścia. Nie wiadomo, w jaki sposób wędrowcy wkraczają na ten poziom, ale wydaje się, że dzieje się to dość nagle. Większość wędrowców, która weszła na ten poziom, zgłaszała, że w przeszłości przechodzili głęboką depresję. Wędrowcy na tym poziomie często kładą się na jednej z wysp i po prostu wpatrują się w niebo, aż zasną. Następnie, jak informowali wędrowcy, budzą się we własnym łóżku, przy czym czują się dobrze i są wypoczęci. Ci, którzy odwiedzili ten poziom, zgłaszali silną potrzebę wzięcia się za siebie. Meldowali także znacznie większe zadowolenie ze swoich osobistych doświadczeń. Nikt nigdy nie zgłosił, że widział poziom drugi raz. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak w komentarzu, łapkę w górę czy też subskrypcję. Zachęcam Was do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. Z tej strony żegnam i do zobaczenia. Na razie.